Cześć, siemanko, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek i dzisiaj witam was w najsłodszym filmie na tym kanale. Ten dzisiejszy słodki film jest też gigantycznym sekretem przed Agatą. Agata nie wie, że jedziemy oglądać pieski i Agata nie wie, że dzisiaj podejmę decyzję, bo jedną z najważniejszych w moim życiu, jeśli chodzi o takie samodzielny, taki duży obowiązek. Wiadomo, dziecko jest jeszcze większym, ale o dziecku jeszcze nie mówimy, też tylko mówimy... Agata, ty też jeszcze nie będzie wiedziała, to kiedy idzie? Tak czy siak, dzisiaj też będę podejmował decyzję, czy jeden z psiaków, którego jedziemy zobaczyć w schronisku, nie będzie naszym psiakiem. Zobaczymy. Także jedziemy, moi drodzy, 1,5 godziny trasy przed nami, żeby zobaczyć słodkie psiaki w schronisku. Jazda! A! I jeszcze jedno, zostawiacie łapki w górę, jeśli chcielibyście więcej takich tajnych projektów i subskrybujcie kanał, być na bieżąco. W tym momencie czerwony magiczny guzik ma być kliknięty na dole. Lecimy! Do słodkich psiaczków! Chłopaki! Słodkie pieski! Lecimy! To będzie słodki film, nie? Kuba mówi... Ej, przestań! Ej! Ogólnie sytuacja jest taka, że jedziemy do schroniska. Schroniska, które jest właśnie bardzo blisko domu rodzinnego naszego nowego Iziego. I właśnie w tym schronisku wyglądała piesek, który, raczej słuczka, która po prostu była w bardzo zaawansowanym stadium ciąży. I wydała na świat tyle słodziaczków. I na jednego z tych słodziaczków po prostu jestem mega najarany. Więc jedziemy go tam zobaczyć, jak wygląda, jak się prezentuje. I jak tam w ogóle jest, zobaczcie też inne psiaki. Chcę też kupić karmę po drodze, żeby tam zasilić troszeczkę to schronisko w jedzonko. No i zobaczymy. Jaram się jak dzik, bo takie słodkości to ja mogę oglądać cały codziennie. Mógłbym pracować w schronisku, naprawdę. Gdyby nie to, że robimy YouTube'a. Ej, co? Nagrajmy kiedyś taki odcinek, jak pomagamy cały dzień w schronisku, gdzieś tam łazimy. Jestem za. Robimy to. Ale teraz jedziemy do schroniska, żeby zobaczyć pieski, a potem się nim zajmować. Zresztą piszcie w komentarzach, czy chcielibyście taki film, gdzie staramy się pracować w schronisku przez cały dzień. To mogło być spoko. Lecimy. Także jesteśmy już na miejscu. W Kłodzku! Kłodzko. O psiaczki! Zobaczyć psiaczki. No i zadecydować. Kupimy wszystkie. Będzie słodko. Więc kupujemy karmę i lecimy do schroniska. Dobrze. To takich worków weźmiemy 3. Czy będzie pan miał 3 worki? No muszą być. Psiaki są głodne, ale coś się znajdzie. Dużo jedzą koty. Takie malutkie słodziaczki będą. Także moi drodzy, mamy masę karmy. No, sama karma kosztowała 490 zł, także bardzo dużo. Dobra karma. No i przysmaki, żeby przywitać pieski, jak przyjdziemy. Lecimy. Rybka z ziemniaczkami i cielęcinka. Jeszcze jakieś żołądeczki w tych przysmakach są. Jaram się, zobaczymy te malutkie słodziaki. I inne też słodziaki. Ponoć jest tam też bardzo dużo takich biednych piesków i mam nadzieję, że nam się też serduszka nie połamią. Lecimy. Siema. Panowie, bierzemy. Do piesków. Cześć, hej. Cześć, Bartuś! Cześć, Agnieszka. Ale karmy mają. Co tu panie pachnie? Jak chcę tu mieszkać? Smakołyki nie ma? A wziął smakołyki, dobra. Bardzo no chodź zobaczyć. Chodź do jedzonka dla zwierzątek. Bardzo fajnie. Nasze 3 worki przy tym to jest nic, ale też chcieliśmy... Ale bardzo dobrą karmę kupiliśmy za to. Tak, to prawda. Chodźcie. Oko, nie patrz co mam, zobacz co mam. Chciałbyś dostać? No to nie szczekaj. Proszę bardzo. O. Tak uciszymy wszystkie psy, zaraz nie będą szczekały, wszystkie dostaną. Jesteś starym pieskiem. Nie jest stary. Ma 44. Po prostu tak wygląda. Czesny, masz czysty, masz. Masz czysty. Czesny. Nie chcesz? Chyba nie chcę. Zobacz, Jerry. Co ja mam? Jerry. Co to jest? Co to jest? Masz? Masz? Jerry. To może mu tam rzucić? Chciałem spytać, ale... Weźmie? Nie, wziął. Jeszcze się musi oswoić, słodziaczek. Ja pierdzielę. To cześć, są te słodziaki! Cześć! To są te słodziaki! Stary, zobacz tam głębiej! Patrz, co tam się na dole dzieje! A kogo my tam mamy? Jaka klucha mama! Nie gryzie, zabaw go! Zabaw go!
nie ma kapusty smaczaka. Masakra. Raz, dwa, trzy jeszcze. Jeszcze trzy są? Tak. A naprawdę są jeszcze trzy. Mój faworyt taki smutny. Popatrz, jaki on jest zrąbisty, jak się bawi. Ale ty jesteś klucha. A czemu ty te krutusi są boi? Jak się pięknie bawią, to jest niesamowite. Czuć się, jakbym był w niebie, naprawdę. Liżą mnie po kostkach, chodzą... A! Gryzie mnie. Patrz go, jak mnie gryz tutaj. Z butami moim, nie wiem czemu, stary. Nino, bardzo nie. Co wy robicie z buciami? Co wy robicie, małe słodziaki? Atak! Atak małych bestii! A ty co? Paczek ma wyrąbane, zobacz go. No, ty mały słodziaku. A paczek merda, ty nóżko merda. Już masz odruchy, mały? Już masz odruchy? Ala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 , drapiemy. Ten jesteś przepiękny, zobaczcie. To jest też taka kluseczka fajna. Ja pierdziu. Czemu ty się nie... Ale mnie gryzą, patrz, mnie gryzą, zobacz. Popatrz na pyszczek tamtego i sobie porównaj do zdjęcia. Tego, co teraz właśnie głaszczysz. Ha, też się bawimy? Ej, bo to... Mistrzostwo po prostu, naprawdę. Co ty? Ten ewidentnie najbardziej się mną zainteresował. W sensie ten właśnie brązowy, z tymi brązowymi, jasnobrązowymi łapkami, jest największym tutaj hardkorowcem małym. Atakujący, nie? Ty jesteś też taki słodziak fajny. Nie no, cudowne są. Jak ten tutaj też siedzi i gryzie. Ja pierdzie, jakie to jest piękne. A ten też się obudził jednak do życia. Też się bawimy? Czy to są już wszystkie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wszystkie to są. Jaki ten to będzie rozrabiaka. On cały czas gryzie i się bawi, patrz go. To będzie rozrabiaka. O, kto cię tak gryz tutaj? Braciszek cię gryz czy siostrzyczka? Co ty tak leżysz? Paczek na nim chodzi w ogóle, chce się wydostać, ale nie umie. Paczek go wywala. Jakie słodziaki. A czemu ty jesteś tak bardzo odosobniony, co? Co tu się dzieje? Czemu jesteś taki smutny? Co się dzieje? Czemu ty się tak boisz bardzo? Co się dzieje? Paczek mi wchodzą tam do tyłu, zobacz z tyłu, co się dzieje, stary. Co się stało? Czemu taki smutny jesteś? Trzy... Nie, jest 7, 3, 6, 7. Ja pierdziu. Masa ich jest. Kto się tak wkurza? Ty się tak wkurzasz? Ty się tak wkurzasz, malutki? Mi się mega podoba. O, ten ci czterokrotnie. To jest taka kluseczka trochę. I tam masz jeszcze dwóch słodziaków. To są moi faworyci. Ten jest przepiękny. Ten słodziatek też jest fajny. I tam jeszcze masz tego jednego. I ten to jest super. No skąd takiego wziąłeś? A, no ze Schronisko. Ale nie no, słodki kochany. To jest mały słodziak. Ty jesteś bez nóżek? Cześć. Cześć. Gdzie masz nóżki? Kto ci się stało? Nóżek nie masz, ale odruch ma. Co prawda nóżką nie robi, ale odruch ma. Widzisz, jak się wygina? Ginasz się, Soniaku. To czuj? O, jak fajnie, główko do góry, no. Pięknie, a jeszcze bardziej, no. A jak się bawi? William. Książę William. No, niestety. Jak to jest smutne. Ludzie mu to zrobili, a jak bardzo kocha ludzi, nie? No jak to się w ogóle stało, coś takiego? Wyrzucili go z... Znaczy, został znaleziony na torach. Podejrzenia są po prostu, że ktoś go wyrzucił.
On miał nogi, ale zaczął sobie te łapy podgryzać, bo ich nie czuł. Jak on to robi? Już mi się płakał. Kurde, ale smutnie to jest. A ja po prostu, aż mam po prostu. A co się z nim stało, czemu on nie ma? Ja pierdzielę. Jezu, jakie one są piękne te psy. To jest niesamowite, naprawdę. Moim faworytem jest ten brązowy tutaj. To jest po prostu mistrz świata. Taki mały gryzem, patrz jak się bawi. To jest tak piękne zwierzątko, to jest masakra. Wszystkie w ogóle, całe 7 sztuk jest tak cudowne, że to jest coś niesamowitego. Jesteśmy, moi drodzy, w ogóle w schronisku pod Psią Gwiazdą. I to jest miejsce właśnie, w którym tutaj się znajdujemy. Jeśli bylibyście z okolic Kłodzka, to pomóżcie, bo zawsze się przyda jakaś pomoc. Naprawdę, więc... No co? No co? Ten bobas mnie najbardziej przekonuje. W sensie bawi się ze mną cały czas. I wcześniej też cały czas podchodził. Ten jest naprawdę super. Ma też fajne takie niebieskie oczka. I ma takie troszkę jasne łapki. Więc jak urośnie, to będzie fajny, cały brązowy. Z lekkimi plamkami na główce. No i te łapki będą też superowe. Wydaje mi się, że to będzie mega. Ten jest też moim faworytem jak cholewka. No tutaj spał sobie spokojnie z siostrzyczką, ale cały czas się zastanawiam. W ogóle ma taką ciekawą plamkę na głowie, bo, ale to jest w ogóle taka plamka, ma takie białe włoski okrągłe dookoła. Taką plamkę ma tutaj. To jest mały rozrabiaka, właśnie ten, który mnie tutaj interesuje. Wydaje mi się, że to jest mistrz. To jest w ogóle piękne, spójrz na to miejscowe. Jak sobie tutaj braciszek i siostrzyczka śpią. No niesamowici są. I ten brązowy też jest jak dla mnie naprawdę mistrzowskim psiakiem. Więc mam tak naprawdę w tym momencie rozkminę. No to, że biorę, to już wiem. To już po prostu przekonałem się. Z Agatą gadałem wielokrotnie o tym, czy chcielibyśmy psiaka. I dużo było rozmowy na ten temat. No ale kompletnie nie wiem, że tutaj w tym momencie jestem i nie ma pojęcia o tym, że chcę wziąć psiaka. Więc to będzie niesamowita niespodzianka. Ale to już będzie kolejny w ogóle film, gdzie będziemy z tym psiakiem jechać do domu, bo jest jeszcze za małe. I z 2-3 tygodnie jeszcze muszą tutaj spędzić z mamą, żeby psychicznie dorosły i przygotowały się po prostu na samodzielne życie. Więc to jeszcze jest kwestia 2-3 tygodni. Dlatego właśnie ten film, tak mówię, no to 3 tygodnie temu został nagrany po to, by nagrać drugi film od razu, żeby Agata się oczywiście nie zorientowała. I reakcja Agaty na psiaka w domu. Myślę, że się po prostu popłacze ze szczęścia. Znając Agatę i to, jak bardzo jest do psiaków też skłonna, to jest po prostu niesamowite. Patrz, jak ona jest kochana. No jest cudowna, no. Bita była też biedaczka. Strasznie się bała. Ale po dołączeniu tutaj do schroniska, pod opieką dziewczyn tutaj naprawdę wszystko jest już supi. I fajna, jest bardzo fajna. No i właśnie między innymi te szczenie będzie, te szczeniaki wszystkie powinny być podobnej wielkości. To jest po prostu psiak do kolana, nie za mały, nie za duży. I to jest idealna wielkość jak dla mnie. W sensie psiak, który będzie jeździł często w samochodzie, który będzie często z nami właśnie przebywał, to nie będzie takie standardowe życie psa, czyli siedzi w domu 6 godzin i czeka na pana, tylko to będzie po prostu psiak, który będzie z nami wszędzie latał. Jest to przemyślane, więc się nie obawiajcie. To jest naprawdę bardzo przemyślany plan, bo jest to gigantyczna odpowiedzialność i trzeba to brać pod uwagę, bo najgorsze jest właśnie wziąć psiaka albo małego, albo nawet już jakiegoś starszego ze schroniska, nie będąc przygotowanym kompletnie na to, bo te psiaki jednak też potrzebują oczywiście odpowiednich warunków i atencji, nie? Ten jest superowy właśnie, który tutaj śpi. Ten też i ten też. Te wszystkie trzy to są faworyci moi. Ale wydaje mi się, że wezmę tego bez plamy. Ten bez plamy to był rozrabiaka, tak, z tymi nóżkami brązowymi, który cały czas mnie tutaj zaczepiał i atakował, więc wydaje mi się, że to jest to. Ten właśnie jest taki spokojniejszy, ten z tą plamką na główce, czy ten tutaj z waszej prawej strony. Jest takim malutkim słodziakiem, który jest bardzo spokojny, ale znów nie wiem, czy... Nie wiem, na ile ten charakter w tym momencie jest bliski temu, co będzie w przyszłości, ale no jednak coś już tam widzieliśmy, no bo jednak jak ten czarno-biały, tak samo jak i ten czarno-biały hultaj mały, no widzimy od samego początku, że cały czas gryzą, skaczą, gonią się i gryzą inne, nie? No. Więc te dwa czarno-białe na pewno będą bardziej ruchliwe, takie skubańce. No sam widzisz, nie? Wszyscy śpią, a ten dalej chodzi i szuka, co można gryźć. Ten akurat zasnął.
Natomiast te trzy są w takim, z tego co zauważyłem, są takie bardziej spokojne, ale też nie są ultra spokojne, nie? W sensie to będzie taki psiak, który będzie, mam nadzieję, ogarnięty. To będzie Hultaj, który dołączy do naszej ekipy. Na 100%. Wrócimy tutaj za 2-3 tygodnie po psiaka, którego zarezerwowałem i zobaczymy, co z tego będzie. No, tego biorę. Tego, który tak słodko śpi. To jest słodziak. Możecie zresztą pisać komentarze, jakie imię byście właśnie dali temu psiaku. Choć nie obiecuję, że wasze wykorzystam, ponieważ z Agatą będę musiał sobie to przemyśleć. Pies do domu przyjedzie bez imionka. A jak Agata zobaczy psiaka na żywo, to wydaje mi się, że to będzie prawdziwy moment na to, by nazwać tą małą bestię. Jakoś fajnie. Ale propozycje mile widziane. A wy co tam? Za krat. No, Agata będzie zafascynowana, naprawdę. A to dla niej będzie szok. W sensie, tak jak mówiłem, no, gadaliśmy o tym wiele razy, chcielibyśmy. A co czas jej mówiłem pod koniec, nie, no wiesz co, jednak nie jesteśmy gotowi kompletnie na psa. Jednak nie. Ale wcześniej zagadywałem cały czas, nie? Czy ogarniemy, czy będziemy dbali wszystko, czy będziemy wychować i tak dalej. No to papa. Do zobaczonka. Także moi drodzy, schronisko dla zwierząt Fundacji Pod Psią Gwiazdą. Zapraszam, pomagajcie, przepiękne miejsce. A po mojego małego psiaczko wrócimy tutaj za 2-3 tygodnie. Wtedy też ten film będzie publikowany, więc to już tyle czasu po prostu minęło, żeby Agata się o tym nie dowiedziała, bo gdyby ten film teraz zaplodować, to by to po prostu zobaczyła, a nie o to w tym chodzi. Więc wracam tutaj za 2-3 tygodnie, a dokładnie 3 i zobaczymy, jak ten piesek będzie wyglądał. To wszystko, dzięki, że oglądaliście, subskrybujcie kanał, dawajcie łapy w górę, jeśli będziecie więcej takich tajnych projektów. Może niekoniecznie ze zwierzętami, bo psiak to już wystarczy tak naprawdę. Więc to wszystko, trzymajcie się, cześć!